To chodź tu. Witamy wszystkich. Rozsadzamy truskawki za darem. Trzymaj. Tu. Ciach. Idę do ciach. Ale obcinamy ciach. Cyk. Cyk. Mamy taką małą truskaweczkę, ona od razu kwitnie, jak zauważyliście. Ma dużo energii w sobie. Tego nie chcemy, żeby nam kwitła. Obrywamy wszystkie kwiatki. Piękne korzenie z tej strony. Wsadzamy w ziemię. Następna, panie Adamie. Zrób pan ciach. 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 Kwiatów nie ma. Liść dziurawy do kosza. Liść dziurawy do kosza. Tu nowy, tu jest liść. Wsadzamy w ziemię. Następna. Panie Adamie, ta nie ma korzonków, może się nie przyjąć. Ciach. Coś tam wypuszcza, ale niespecjalnie. Obrywamy stare liście, żeby za dużo energii nie ciągły, dopóki nie wypuści korzeni. Tutaj, panie Adamie. Ciach. Jest. Jest. I w ziemię. Ciach, panie Adamie. To nie po palcach u taty. Ciach. Adamucio, tu mamy mało liści, jeden dziurawy. Ciach. Super, ciach, poszło. Ile my tu jeszcze mamy sadzonek? Tutaj, proszę. Ciach. Poszło. Poszło. W ziemię, 6. Szukamy sadzonek. Jest, ciach. Proszę o ciach. Jakiś stary liść dziurawy, zjedzony. Obrywamy. Co robimy? Ziemia. Co my tu mamy dalej? Piękna sadzonka. Ciach poproszę. Jest. Jest. Tutaj wszystkie liście, tu jakiś jest. Może przyjmie się, może się nie przyjmie. Zobaczymy. Będziemy to monitorować. Liście. Jeden licht. Panie Adamie, ciach. Ciach, pięknie. 9. Jeszcze nam 3 są potrzebne, żeby to zapewnić. Myślę, że znajdziemy. Panie Adamie, ciach. Liście. Z tych liści nie ma co. Tu jakiś nowy rośnie. Obrywamy. Tu zaraz zasadzimy. Co my tu mamy? Mamy. Tu jakąś małą sadzonkę. Tu nie byliśmy. Pewnie włożymy. Poczekaj. Ciach. Pięknie. Ciach. Pych. Stare liście. Obrywamy. Niepotrzebne. Adaś, chodź, tu mamy jakąś sadzonkę, stare liście, dorzucimy. Co, Adaś? Adaś chce usiąść, tak? Proszę. Dobra, proszę o nożyczki, bo to jest niebezpieczny przedmiot dla małych dzieci. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 truskawek. Jakbyśmy się przeprowadzali, 12 truskawek to są młode rośliny tegoroczne. One, mam nadzieję, ukorzenią się dobrze w tym roku i już będą owocować w następnym roku. Ale w następnym roku z tych truskawek będziemy mieli następne 2-3 truskawki, czyli z 12 truskawek będziemy mieli 24 truskawki, minimum. Bym powiedział, żeby należałoby jednego wilka obciąć i zasadzić w ziemię. Truskawki są dobre przez około 5 lat. Po 5 latach pasuje je wymienić, bo to już są stare krzaki, nie będą tak rodzić dobrze. Czyli tak, mamy 12 krzaków, w przyszłym roku będziemy mieli ich, jeśli będziemy je rozsadzać w ziemi,
12, w przyszłym roku 24, a za 2 lata 48, czyli to już jest bardzo dużo. Nie opłaca się tego kupować w sklepie, bo to jest strasznie drogie. One kosztują parę funtów, nawet czasem w Polsce parę złotych pewnie. Nawet jak macie jedną truskawkę, jeden krzak, to z jednego krzaka możecie wyhodować na następny rok. Już macie dwa krzaki, możecie nawet do dwóch odnóg podciągnąć, zależy ile macie tych odrostów wszystkich. Co roku możecie mieć ich więcej i więcej i więcej. Jak macie w przyszłym roku dwa krzaki, to z dwóch później macie cztery, z czterech osiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Warto rozsadzać, nawet jakbyście mieli komuś to za darmo oddawać, czy nawet wystawić na ulicę, pokażę wam kiedyś jak tutaj to robią, wystawić na ulicę, na stoliku, napisać cenę na jakimś kartonie, na przykład 2 zł za krzak, dobre to jest dla dzieci, skarbonkę postawić koło tego wszystkiego i rozsadę sprzedawać po 2 zł. I ile sobie dzieci zarobią, tyle sobie zarobią. Przypuszczam, że ludzie, to nie są duże pieniądze, także wrzucą 2 zł, wezmą sobie kwiatka, czy tam jakąś rozsadę, czy trawę, cokolwiek robicie, rozsadzacie. Warto się z tym bawić, fajna to jest zabawa. Jak widzicie, Adam spędza bardzo dużo czasu w ogrodzie, także działamy cały czas, nawet jak jest pogoda taka jak dzisiaj, słabsza, to zawsze staramy się coś zrobić. U mnie w pracy wszyscy mówią, że o, kiedy ty masz czas? No, czasem jest ciężko, ale to nawet 5 minut dziennie, 10 minut, pół godziny. Zawsze coś zrobicie i zawsze to jest do przodu, każdego dnia coś tam do przodu. Tak, panie Adamie? Okej. Okay.